Bardzo ważne rozmowy w Polskim Radiu RDC, które prowadzi Piotr Kursztyn. Dzień dobry. A porozmawiamy sobie na poważnie z panem posłem Robertem Biedroniem, Ruch Palikota, poseł, za niedługo europoseł. Dzień dobry, panie pośle, europośle. Witam pana, witam państwa, jeszcze nie europośle i nie wiadomo, czy w ogóle europośle i czy w ogóle kandydat. Nie, nie, pan się bardzo zarzekał, że pan nie będzie w ogóle europosłem, pana to nie interesuje, a zdradził pana kto? Pana kolega partyjny Andrzej Rozenek, bo on wymienił listę osób, które z listy Europy Plus wystartują do parlamentu w wyborach europejskich. Bo Andrzej Rozenek chce stworzyć jak najlepszą listę i wtedy oczywiste jest, że powinienem kandydować. Ale dzisiaj na razie jesteśmy na etapie tworzenia tych list. I nie wiemy tak naprawdę, jaki będzie skład tych list. Ale co pan odmówił? Czy... Nie, nie było takich rozmów jeszcze. No, są jakieś dyskusje, ale rozmowami nawet bym jeszcze tego nie nazwał. Rozmawiamy z wieloma osobami. Przecież nie pojawia się tylko i wyłącznie moje nazwisko, ale Frasyniuka, Labudy, Andrzeja Olechowskiego, Anny Grodzkiej. I tak dalej, i tak dalej. Marek Borowski się już wypisał. Marek Borowski kibicuje. Trzeba pamiętać, że SDPL idzie z nami w tym projekcie do wyborów do Europarlamentu i bardzo się z tego cieszę. Im więcej środowisk pójdzie z nami, im więcej osób pójdzie z nami, tym lepiej dla tego projektu, bo dzisiaj Polska potrzebuje alternatywy dla PO-PiS-u. Polska potrzebuje nowoczesnej, europejskiej lewicy i taką też listę przedstawimy. Lewica z Andrzejem Olechowskim? No właśnie, co łączy Andrzeja Olechowskiego z Anną Grodzką? Szeroka centrolewica. Im więcej środowisk, tym lepiej, ponieważ naprawdę musimy połączyć nasze siły, żeby dać opór tej masie, olbrzymiej masie prawicowych, konserwatywnych środowisk, które od wielu lat zawłaszczają Polskę i nie pomagają w rozwoju cywilizacyjnym tego kraju. Pani profesor Środa, która była jeszcze chyba nawet osobiście zaprzyjaźniona z Januszem Palikotem, wypisała się też chyba z tej inicjatywy, bo napisała, że jest to inicjatywa politycznych oldboyów. No i coś w tym jest. Pan Magdalena Środa jak zwykle ma celne uwagi. Ja całkowicie zgadzam się z tą diagnozą. Magdalena Środa po prostu dba o to, żeby te listy, których jeszcze nie ma, więc trochę za wcześnie dyskutujemy może o tym, ale ona już dzisiaj bije na alarm, że one powinny być równościowe, że powinny się tam znaleźć w takiej samej liczbie kobiety, jak i mężczyźni i całkowicie popieram ten postulat i dobrze, że Magdalena Środa na to zwraca uwagę. Mam nadzieję, że też będzie startowała do Europarlamentu i będzie pomagała centrolewicy. Ja to odczytałem, że to są po prostu starzy wyjadacze, to już niezależnie od płci, tylko chodzi o to, że po prostu jak sobie przedłużyć mandat w polityce. Trzeba ze starych wyjadaczy, którzy mają doświadczenie, którzy już się sprawdzili, wymieszać z młodymi ludźmi, z nowymi twarzami i wtedy to będzie idealna receptura. Chyba macie jakiś układ z mediami, bo dostarczycie im dużo takiego krwistego mięsa, bo dwie listy powstaną, więc może być bardzo wesoło. Dwie listy? To znaczy... No, jedna lista wasza, Europa Plus, druga lista SLD. Nie sądzę. Ja myślę, że mądrością lewicy będzie, kiedy połączymy nasze wszystkie siły, także te ze strony Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nie wyobrażam sobie wyborów do Europarlamentu, gdzie będą dwie listy lewicowe. Ja jestem wielkim zwolennikiem dialogu na lewicy i marzę o tym, że Leszek Miller się w końcu opamięta i pójdzie po rozum do głowy i stworzymy jedną silną listę centrolewicową, bo podzielona lewica w wyborach do Europarlamentu to po prostu mniej mandatów. Leszek Miller się opamięta, pójdzie po rozum do głowy. Po takich słowach, jak znam Leszka Millera, to on raczej będzie próbował rozwałkować waszą Leszek listę. Leszek Miller jest pragmatycznym politykiem, starym wyjadaczem, jak pan powiedział, oldboyem i tego oldboya trzeba też rozsądnie, za pomocą argumentów przekonać, że idzie złą drogą. Ale jeszcze czas, żeby zawrócić i wejść na ścieżkę rozsądku, postępu, nowoczesności, europejskości, czyli na listę Europa Plus. To, co pan mówi o jednej liście lewicowej, to jest taki apel do sumień drugiej strony, czy to jest diagnoza, że koniec końców, mówiąc z rosyjska, powstanie jedna lista? Proszę zauważyć, że dzisiaj już w samym Sojuszu Lewicy Demokratycznej, nie tylko ze strony Ryszarda Kalisza, ale także innych polityków, na przykład Katarzyny Piekarskiej, wielu innych, Józefa Oleksego, pojawiają się głosy, że no nierozsądne jest tworzenie dwóch list. Więc jeżeli naprawdę Leszek Miller myśli o
przyszłości całej centrolewicy, a nie tylko o 8-10% dla SLD, to skorzysta z mojej rady. Ja pamiętam, że przed wyborami do parlamentu miałem nosa i radziłem Grzegorzowi Napieralskiemu, żeby nie popełniał tego błędu i nie zapominał o różnych środowiskach, które powinny się znaleźć na liście. Niestety Grzegorz Napieralski popełnił ten błąd. Dzisiaj radzę Leszkowi Millerowi, żeby nie popełniał błędu i nie izolował Sojusz Lewicy Demokratycznej od Lewicy. Sojusz Lewicy Demokratycznej jest ważnym graczem na scenie politycznej po lewej stronie i musi być na tych listach. Nie wyobrażam sobie listy Europy Plus bez Sojuszu Lewicy Demokratycznej. A gdyby doszło do konfrontacji, to co by było? Przeczytałem takie porównanie, które no, moim zdaniem jest ciekawe, że Miller to za nim stoi zdyscyplinowana armia, a wy to pospolite ruszenie. W związku z tym on was rozjedzie, nie wy jego. Nie ma sensu robić takiej konfrontacji, bo raz w ostatnich wyborach już ta konfrontacja była i Leszek Miller został rozjechany. No to nie on był wtedy wodzem. Przez to pospolite ruszenie. Chciałbym panu przypomnieć, że Leszek Miller kandydował w tym samym okręgu Gdyni, gdzie ja, i mówił, że to będzie starcie słonia z mrówką. Czyli on słoniem, ja mrówką. I chciałbym przypomnieć, że ta mrówka zrobiła dokładnie taki sam wynik wyborczy, jak ten olbrzymi słoń. Więc nie chciałbym, żeby Leszek Miller przechodził ponownie takie upokorzenie. A Aleksander Kwaśniewski wystawi się osobiście w tych wyborach? Będzie na liście? No, słychać było, że on to rozważa, tylko czy, na jakim to jest etapie? To nie jest na żadnym etapie. Naprawdę, ja wiem, że dla mediów to byłoby interesujące. No, dla ludzi przede wszystkim. Były tak, prezydent za wcześnie. Startuje wybory. Listy będą domykane na jesieni. Naprawdę to nie jest jeszcze dzisiaj czas, żeby o tym rozmawiać i nie ma takich rozmów w ogóle. Aleksander Kwaśniewski nie zdecydował, czy wystartuje w tych wyborach. Na pewno będzie firmował te listy. Na pewno jest zainteresowany zaangażowaniem się, ale dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby wysondować, jak wiele środowisk może iść z nami w tych wyborach i okazuje się, że to będzie naprawdę bardzo szeroka koalicja środowisk organizacji pozarządowych, partii politycznych, poszczególnych osób, autorytetów, które razem zebrane stworzą jakąś masę krytyczną, która w końcu przełamie ten monopol PiS-u na polskiej scenie. A konkretnie, jak pan mówi o tej szerokiej koalicji, to kto tutaj już zgłosił akces? No dzisiaj już mamy podpisane porozumienie z SDPL-em, z Unią Pracy, rozmawiamy z Partią Kobiet, rozmawiamy z innymi partiami politycznymi, rozmawiamy z organizacjami pozarządowymi, z poszczególnymi osobami. Dzisiaj prowadzone są rozmowy. To nie jest jeszcze etap deklaracji. Tak jak powiedziałem, na jesieni będziemy zamykali listę, będziemy decydowali, kto konkretnie wystartuje, na jakim miejscu i wtedy chętnie się z panem umówię i to powiem. No dzisiaj rozmawiamy z różnymi osobami. Jest jeszcze jedna kwestia, to już ostatnia dotycząca tych list. Do jakiej frakcji, jeśli ci posłowie, a pewnie ktoś tam się dostanie do Parlamentu Europejskiego, się przyłączą? No bo to był spór. Janusz Palikot chciał stworzyć własną frakcję z liberałami, frakcję federalistów, frakcję europejskich socjalistów, słynny Martin Schulz mówią stanowczo nie i zresztą ci politycy lewicy Kwaśniewski, Marek Siwiec, no, oni też są ściśle związani z PES-em. Czy Palikot się wycofał z tego swojego pomysłu, czy ta sprawa, nie wiem, jeszcze może być jakąś rzeczą, która będzie was dzieliła? Wybór jest prosty, ale z drugiej strony łatwy oczywiście. Mamy trzy frakcje, które mogą wchodzić w rachubę. Liberałowie, Zieloni lub socjaliści w Europarlamencie. Moim marzeniem jest, żeby stworzyć taką drużynę, która wygra te wybory do Europarlamentu w Polsce, żebyśmy mogli mieć silną kartę przetargową w dyskusjach. Wiemy wszyscy, że prowadzone są rozmowy liberałów i zielonych na temat stworzenia wspólnej frakcji po kolejnych wyborach do Europarlamentu. Powstanie być może taka koalicja liberałów i zielonych i być może ta frakcja będzie frakcją, którą będziemy zainteresowani. Ale na to jest za wcześnie. Dzisiaj jeszcze za wcześnie, żeby o tym rozmawiać. Nie wiadomo, czy Sojusz Lewicy Demokratycznej przyłączy się do naszej koalicji. Jesteśmy na razie na etapie dyskusji, debaty, konsensusu i zróbmy wszystko, żeby przekonać wszystkie środowiska w Polsce na lewo od Platformy Obywatelskiej, żeby przyłączyły się do tego wspaniałego, nowoczesnego, europejskiego projektu, jakim jest Europa Plus.
Skoro wspomniał pan o Platformie, to mam wrażenie, że chyba będzie was próbowała rozjechać, że Miller to małe Miki, jak się mówiło w jednej komedii, a Platforma to będzie to coś, co was będzie niszczyło. No tak, bo wiadomo, że to jest alternatywa też dla Platformy. Dzisiaj wiele osób czuje się oszukanych rządami Platformy Obywatelskiej, zawiedzionych tym, że Platforma Obywatelska zamiast być Platformą Obywatelską, nowoczesną, postępową, stała się wielkim hamulcowym i przyłączyła się tak naprawdę do Jarosława Kaczyńskiego w wielu sprawach, które dzisiaj dla Polaków są bardzo ważne. Polacy są rozczarowani tym, że po 5 latach Platformy Obywatelskiej nie ma żadnego skoku cywilizacyjnego, że te miliardy złotych, które były pompowane z Unii Europejskiej, no nie dały jednak wielkiego postępu, jeśli chodzi o rozwój społeczny, czy nawet infrastruktury. I Polacy są zawiedzieni, nadal muszą wyjeżdżać za granicę. 2 miliony Polaków, oni nie wracają, mimo że Donald Tusk obiecywał, że wrócą. I to jest wielkie rozczarowanie i nie dziwię się, że będą oczekiwali bardziej postępowej, nowoczesnej partii, jakiegoś rozwiązania, które da im nadzieję na przyszłość. Dlatego Europa Plus jest wielką nadzieją. Pozwolę sobie wejść w buty adwokata Platformy, bo wspomniał pan o Jarosławie Kaczyńskim, a wszyscy w świecie polityki wiedzą, że inicjatywa Europa Plus i PiS to teraz będą sojusznicy, bo to będzie jak taki dziadek do orzechu zgniatający Platformę. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym być sojusznikiem Jarosława Kaczyńskiego. A nie, to jasne, że nie będziecie się razem pokazywać, ale interesy są wspólne. Nie, to nie chodzi o to. A nie ma pola do konfliktu, no bo nie konkurujecie o wyborców. Interesem wspólnym jest alternatywa dla PiS-u. Nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy w jakikolwiek sposób współpracować z Jarosławem Kaczyńskim. Dzielą nas lata świetlne. Europa Plus to projekt nowoczesnej Polski, otwartej, tolerancyjnej, czyli niezapyziałej konserwy, jaką proponuje PO czy PiS. Chciałem jeszcze na koniec zapytać, bo wczoraj była Rada Gabinetowa w sprawie euro. Wy jesteście euroentuzjastami. Co, euro wprowadzać szybko? Euro wprowadzać przede wszystkim na podstawie jakiejś mapy drogowej. Dzisiaj Polska nie ma żadnej mapy drogowej. My nie wiemy, kiedy wsiądziemy do tego pociągu. Wiemy, że kiedyś wsiądziemy, ale może się zdarzyć, że ten pociąg nam po prostu ucieknie i dobrze by było, żebyśmy mieli jakiś plan, żeby Polacy wiedzieli. Pan i pana partia chcecie czy nie chcecie? Wchodzimy czy nie wchodzimy? Wchodzimy, ale w odpowiednim momencie. To nie jest tak, że wchodzimy za wszelką cenę. Wchodzimy na rozsądnych warunkach. Ja nie wyobrażam sobie Europy federacyjnej, wspólnej Europy bez wspólnej waluty. No ten projekt się po prostu nie uda. Musimy myśleć dalekosiężnie. Jeżeli myślimy dalekosiężnie, to potrzebujemy euro. Tylko, że potrzebna jest mapa drogowa, której Platforma Obywatelska nie chce zrobić. Ja chciałbym przypomnieć, że utrzymujemy pełnomocnika do spraw promocji euro w randze ministra. On co miesiąc dostaje pensję, ale jego skutki są mizerne. No, jak pan przeszuka Google, to nie znajdzie pan żadnej jego ostatniej aktywności, jakichś wielkich kampanii promujących euro. Nad czym ubolewam, bo Polacy mają stereotypy na temat euro. Czy nie mają wiedzy? Ja na przykład chciałbym wiedzieć, czy pana klub zamówił jakieś badania, jakie grupy społeczne stracą, a jakie zyskają na wprowadzeniu euro? Badań nie zamówiliśmy, bo my po prostu to wiemy. Wszyscy Polacy na tym w ostatecznym rozrachunku zyskają. Ale właśnie ja chciałbym wiedzieć tak trochę wcześniej. Jakby. No chciałby pan wiedzieć wcześniej, ale musimy się zastanowić tak naprawdę, no dokąd zmierzamy? Dokąd zmierzamy? Dzisiaj nie ma alternatywy złotówka czy euro. Jeśli chcemy budować wspólny projekt pod nazwą Europa, jeżeli chcemy być w Unii Europejskiej, to alternatywy nie ma. Pozostaje nam euro, bo dzięki euro Polacy będą mogli podróżować po całej Europie, płacić jedną walutą, przedsiębiorcy będą mogli w prosty, przejrzysty sposób się rozliczać, nie będą tracili na zmianach kursów walut. Przyszłością dla Polski i dla Europy jest euro. Dziękuję. Gościem Polskiego Radia RDC był dzisiaj Robert Biedroń, Ruch Palikota. Dziękuję panie pośle. Dziękuję bardzo. Rozmawiał Piotr Gursztyn. Za 5,5 minuty będzie 9:00.